Cześć wszystkim. Będąc dzisiaj z wizytą w moim zaprzyjaźnionym komisie Auto Wilanowska, dostałem do testu BMW X3. Jeśli ktoś chce posłuchać parę słów na temat tego auta, serdecznie zapraszam. Do testu dostałem X3 kod F25 z silnikiem 2.0D. Mamy 184 konie i 380 Nm. Mamy automatyczną skrzynię i czymś takim sobie dzisiaj pojeździmy. Jest to druga generacja modelu X3. Pamiętam, że kiedyś X3 pierwszej generacji to było moje marzenie, ponieważ posiadałem serię 3 kombi, również silnikiem 2.0 o mocy 163 koni. Ona była fajnie zrobiona, tam pod 200. No i pamiętam, był długi moment, kiedy bardzo chciałem X3, w końcu nie udało się jej kupić, ale ogólnie zostałem dużym fanem tej marki. Do dzisiaj uwielbiam BMW-ki. Uważam, że to są jedne z najlepszych samochodów, które są tworzone typowo dla kierowców. Nie, na pierwszym miejscu nie są walory, czy to użytkowe, chociaż też są fajne, ale czy to użytkowe, czy może estetyczne, bo jednym się będą podobały, drugim mniej. Ale jeśli chodzi o aspekt prowadzenia tych samochodów, to nawet w takim samochodzie, który jest SUV-em, może od razu powiem, że wsiadając do tego samochodu czujemy się zupełnie inaczej. Jeśli ktoś ma porównanie do pierwszej generacji X3, myślę, że to potwierdzi, że trochę jakbyśmy wsiedli do X5 pierwszej generacji. Jest samochód dużo większy, dużo wyższy. Ja się czuję, jakbym jechał jakimś, nie wiem, czołgiem. Siedzę bardzo wysoko, przynajmniej mam takie wrażenie, nie wiem, może to kwestia tego, że jeździłem ostatnio niskimi samochodami, ale nie sądzę. Czujemy naprawdę wielkość tego samochodu. Przy czym to jest takie odczucie fajne, nie takie, które przeszkadza nam w jeździe, że martwimy się, czy się gdzieś da wjechać, czy w ogóle cofniemy, tylko to jest fajne uczucie jazdy dużym, fajnym, dużym samochodem, a jednocześnie coś, za co ja uwielbiam BMW, czyli potrafią zrobić auto tak, że nawet taki kiosk potrafi się genialnie prowadzić. Naprawdę precyzja układów kierowniczych w tej marce to jest coś kapitalnego i tu jest tak samo, nic się nie zmieniło na minus. Wiadomo, to nie jest M3, ale jak na tak, jak na kształt tego samochodu, na jego bryłę, gdzie wydawałoby się, że naprawdę jazda po zakrętach to będzie katorga, no to zupełnie nie. Mamy tutaj X-Drive'a, czyli mamy na pewno 4 koła, co też pomaga w fajnej jeździe. A akurat dzisiaj nie jest jakoś mocno ślisko, chociaż pewnie za 2 dni spadnie śnieg, może wtedy by było lepiej to potestować, bardziej to czuć, ale no też bardzo fajna rzecz. Ja na przykład miałem swoją 3 z napędem na tylną oś i tak jak no wiadomo, z czego jest znany BMW, to tak jak do zabawy to była genialna rzecz, po prostu genialna, super się tym jeździło, bawiło, to w zimę na przykład był problem, bo to śmieszne trochę, ale faktycznie tak było, że pamiętam, że była taka bardzo śnieżna zima i ja w pewnej chwili woziłem 100 kg piasku w bagażniku, bo aby ten tył po prostu dociążyć, bo naprawdę miałem duże problemy z wyjeżdżaniem z jakichś zasp, czy nawet rano z parkingu. To śmieszna rzecz, ale naprawdę pomogła. A przy X-Drive tego tematu w ogóle nie będzie. Co do wyglądu, mnie się ten samochód bardzo podoba. Uważam, że jest kapitalny i tak jak znowu powiem, kiedyś nie lubiłem niemieckiej motoryzacji ani za wygląd, ani za różne inne rzeczy, to zakochałem się w BMW już dawno, miłość trwa do dzisiaj i ja akurat, może jestem skrzywiony, ale nie powiem złego słowa, bardzo mi się podoba już ta generacja i wszystkie nowe BMW-ki też, chociaż niestety dla mnie ogromnym minusem jest to, że przestałem je odróżniać z daleka, bo ja dzisiaj nie wiem, czy jedzie 3, czy jedzie 5. Coś, co mi się bardzo nie podoba, bo zobaczcie, jak było kiedyś.
jak mieliście piątkę narysowaną przez Chrisa Bangle, no to to było coś. To oczywiście przez długi czas wszyscy na to narzekali, ale zobaczcie, jak wyglądała wtedy piątka, jak wyglądała wtedy trójka. Dwa zupełnie inne samochody. Dzisiaj, no nie wiem, może umiecie, ale ja często na przykład trójkę z piątką mylę, co jest dla mnie minusem. Troszkę podobnie jest z X3 i z X5. Raz, że ten samochód jest duży, już naprawdę duży. Dwa, no są bardzo podobne. Jest to dla mnie minus, no ale w tą stronę idzie niestety motoryzacja i tak to chyba zaczyna wyglądać. Bardzo podoba mi się skrzynia i to, jak ona działa. Mamy 380 N. Pewnie wiele osób, czy to z forum BMW, ja pamiętam, długo też na forum sobie działałem, no to tam prawie nie było samochodów nie zchipowanych. Myślę, że tu można ładnie ponad 400 N zrobić bez żadnego ryzyka. No to już naprawdę i będzie jechało. Mamy silnik 2.0, oczywiście. Dużo fajniejszym wyborem będzie 3.0. Mamy wtedy 6 garów. Zupełnie inny temat, inaczej ten silnik pracuje. Ja troszkę też mam doświadczenia z tym silnikiem i naprawdę kapitalna rzecz. Ale myślę, że ten silnik spełni wymogi większości osób. Może dla tych osób, które uważają, że BMW zaczyna się od 3 litrów i 6 cylindrów, to może nie, ale dla większości osób, że tak powiem, standardowego klienta, naprawdę nie ma tu na co narzekać. No 400 Nm to już jest fajna liczba. Idzie od dołu, jednocześnie pali jakieś śmieszne ilości paliwa. No zobaczcie, to tak wygląda. I co ciekawe, to jest dość realne. Wychodzą mi podobne wyniki. Też myślę, że to jest duża różnica, bo ja pamiętam, że w swojej trójce, no ja w mieście spalałem spokojnie koło dychy. Fakt, że ja może wolno tym samochodem nie jeździłem, ale takie wyniki 9-10 miałem non-stop. Miałem też silnik 2.0, tylko tak jak mówię, ten 163 konie. Może jakimś tam minusikiem, mamy tu markę premium, więc możemy wymagać już w zasadzie wszystkiego. To dla mnie chyba wyciszenie tego silnika jest jakąś tam delikatną wadą, bo nie jest cichy. No wiadomo, jest to diesel, a nie benzyna. I jeśli słyszymy ten dźwięk, to nie jest przyjemny dźwięk dużego benzynowego silnika, tylko diesel. Klekoczę sobie. Nie jest to jakaś duża wada, ale jak jakiś wad szukam, to na pewno to. O cenie to nie chcę rozmawiać, bo jeden powie, że oczywiście chore ceny, drugi powie, że to jest auto premium, tak musi kosztować. Ja też tak uważam. To jest samochód klasy premium i tani nie jest. Nic w nim nie będzie tanie. Serwis też nie będzie tani. Ja pamiętam, że ceny przeglądów u mnie no, na pewno nie należały do najniższych. Problem też był taki, że nie każdy zrobił ten samochód, jeśli nie chcieliście się serwisować Waso, więc no, jak polecam sobie jakoś się rozejrzeć, jak jesteście na przykład z jakiejś miejscowości, gdzie nie ma dużo serwisów, tak jak na przykład w Warszawie, gdzie jest ten wybór dosyć spory, to rozejrzyjcie się, czy będziecie się mieli po prostu gdzie serwisować, jeśli nie chcecie kupować auta nowego na gwarancji. Tu mamy 2014 rok i ten samochód z tym silnikiem w tej wersji kosztuje tam ciut ponad 120 tysięcy. No to do waszej rozwagi dużo, czy mało, czy akurat. Bardzo podobają mi się zegary. BMW było znane zawsze z takich dosyć klasycznych zegarów, bez żadnych bajerów. Tu mamy takie fajne połączenie zegarów klasycznych z wyświetlaczem. Zobaczcie sobie, to wygląda tak. Ja uważam, że to jest bardzo ładnie zrobione. Bardzo fajna rzecz. Mamy niedużą mapę, nie jest jakoś tak mocno czytelna, ale nie jest źle. Super wygodne fotele, coś za co ja też BMW uwielbiam. No tu jest nadal klasa. Siedzimy po prostu, każdy się tu dopasuje, każdy siądzie wygodnie. Super poziom podróżowania, super komfort. No nic, tylko jechać gdzieś w trasę, a nie dość, że jest mega komfortowo, to od razu jest mega fajna pozycja do jazdy szybszej, sportowej. No ja za precyzję prowadzenia BMW, ja mógłbym też z tych samochodów nie wysiadać, tak jak ostatnio bardzo podobał mi się Stinger, ale to był typowo samochód, który musi się dobrze prowadzić. No to tutaj mamy kiosk, a jednocześnie kiosk, który trzyma się drogi genialnie i słyszałem opinię, że może właśnie to prowadzenie jest jakieś takie suwowate. Ja tego nie powiem, ja tego nie potwierdzam, ja uważam, że jest mega. Materiały, które tutaj mamy, myślę, że czuć, że jest to klasa premium zdecydowanie.
zdecydowanie są fajne, dobre, porządne, nic nie skrzypi. Ja u siebie też nie odczułem żadnych wad, jeśli chodzi o wykonanie samochodu. No wiadomo, to jest BMW. Możemy wymagać i BMW spełnia swoją rolę świetnie. Jeśli chcecie kupić SUV-a, szczególnie za takie pieniądze, myślę, że bardzo powinniście rozważyć zakup X3, bo jestem przekonany, że każdy, kto lubi jeździć samochodem, ma trochę benzyny we krwi, bardzo polubi ten samochód. Ja go na pewno bardzo polecam w zasadzie każdemu. Jeśli chodzi o miejsce nad głową, w zasadzie wiadomo, że miejsca jest dużo. Widzicie, jak wygląda jaka zbryła, nie może być mało miejsca i mamy bardzo dużo miejsca nad głową. Z tyłu też myślę, że każdy siądzie bardzo wygodnie. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Powiem szczerze, że może taka głupia rzecz, ale ja bardzo chętnie pojechałbym tym samochodem na jakiś tor. Nie na jakiś piach, na jakieś górki, na jakieś błoto, gdzie teoretycznie ten samochód jest bardziej do tego. I oczywiście jak ktoś lubi, no wiadomo, to nie jest samochód terenowy, ale no jakiś tam typ SUV-a, więc bardziej na to. A ja nie, ja tak uwielbiam jeździć BMW, a jeszcze szczególnie, gdy mamy fajny silnik, fajną skrzynię, a tu mamy, że ja bym tym samochodem chciał polatać po zakrętach, ruszyć szybciej, skręcić, zahamować. No jest mega, jest naprawdę mega i ciekawy jestem, co wy sądzicie, czy macie podobne odczucia, czy powiecie, że gadam głupoty. Ale zobaczcie, to nawet nie chodzi o przyspieszenia, bo to zupełnie, samochodów szybkich jest cała masa dzisiaj, to nie o to chodzi. Ja uwielbiam ten samochód za prowadzenie. Tak jak jest reklama przyjemność z jazdy, to nie jest ściema, co się rzadko zdarza. BMW uważam idealnie dobrało swój slogan reklamowy do tego, jakie mamy odczucia, bo to właśnie o to chodzi. Dokładnie o to. Ostatnio jeździłem samochodami, gdzie mieliśmy raczej małe lusterka. Tutaj jak wsiadłem, to w tym lustrze to mam wrażenie, że cały się mogę przejrzeć, bo są ogromne. Bardzo dobry widok do tyłu, tak jak w Stingerze nie było widać nic, czy przez szybę, to tutaj, tam lusterka były ok, ale nie było nic widać do tyłu przez szybę, to tutaj zupełnie inny świat, widać wszystko i przez szybę, wiadomo, inny samochód, ale widok do tyłu genialny. Myślę, że też dużo kobiet, dlatego lubię X3, bo raz wiadomo, fajne, ładne, prestiżowe, ale jest świetny widok w każdą stronę tak naprawdę. Kobiety na to zwracają uwagę, widać maskę do przodu, widać gdzie się kończy, to też jakoś tam pomaga przy parkowaniu na pewno, jeśli ktoś tam ma jakieś z tym problemy. Widoczność jest kapitalna. Też to, że siedzimy wyżej, nie wiem, jeśli jeździliście, no to oczywiście to jest dla was oczywiste, ale jeśli ktoś nie jeździł tego typu samochodem, to polecam się przejechać i zobaczyć, jaka jest inna perspektywa jazdy siedząc wyżej, kiedy ja widzę cztery samochody do przodu, co się dzieje, a nie sugeruje się samochodem tylko tym, który jedzie przede mną. I dużo, to jest też dużo bezpieczniejsze, bo dużo wcześniej widzę, co się dzieje z przodu. BMW na pewno jest wyposażone w bardzo dużo systemów różnych, bezpieczeństwa wszelakich i na pewno na zasadzie, że jak czegoś nie ma, to się nie zepsuje, a jak jest, to jest więcej możliwości, żeby jednak padło. No to myślę, ale to nie jest domena BMW, tylko wielu nowoczesnych samochodów. Tutaj ma się co psuć. Ja nie wiem, czy czytam bardzo skrajne opinie nadal na temat tej marki. Jedni mówią, że to są kompletnie bezawaryjne samochody, inni, że dość odwrotnie. Pewnie prawda, jak zawsze, leży gdzieś tam po środku. Ja na swoją BMW bardzo naprawdę nie mogłem narzekać na jej trwałość. Ale pamiętajcie, że to nawet jak się nie będzie psuł, to nie jest tani samochód w utrzymaniu. Części do niego, nie wiem, zwykły olej. Na pewno nie nastawi, jeśli nie mieliście BMW, a wam się podoba, stwierdzicie, a kupię sobie. Sprawdźcie najpierw, czy na pewno nie będzie to dla was żadnym problemem, bo może być. Także żebyście mieli pełną świadomość, co kupujecie. Tak już mówię z takich praktycznych rzeczy, bo czasami człowiek kupi coś oczami i później może się zdziwić, bo olej nagle kosztuje, wymiana oleju nagle kosztuje 600 zł na przykład, więc tak strzelam oczywiście, ale żeby nie było
z tym problemu. Jeśli kogoś stać, no to i jakby nie zwraca na to uwagi, no to kapitalny samochód. Nie ma się nad czym zastanawiać. Jeśli chcecie sobie zobaczyć taki samochód, a może na przykład ten samochód, jest dostępny, Auto Wilanowska. Tam w opisie filmu macie kontakt. Polecam zarówno samochód, ten egzemplarz, jak i komis. Jest to mój zaprzyjaźniony komis i na pewno nie jest to ostatni film, jaki zrobimy z autem z tego miejsca. Ten egzemplarz kosztuje chyba 121 tysięcy. Jeśli jesteście zainteresowani, to wiecie, co robić. Jeszcze taka jedna rzecz na koniec. Często jest tak, że ludzie nie wiedzą, zastanawiając się nad BMW, Mercedesem i Audi, dla kogo są te samochody, która marka. Ja bym powiedział, że Mercedes to auto dla osób, które chcą jak najwięcej prestiżu od samochodu. BMW to auto typowo dla kierowcy, który ma takie najbardziej, powiedzmy, sportowe ambicje. A Audi to marka dla tych, którzy nie wiedzą, czy chcą BMW, czy chcą Mercedesa. Także jeśli wiecie, jak przypasować się do której kategorii, to i zgadzacie się akurat z tym twierdzeniem, możecie sobie wybrać. Ode mnie to dzisiaj na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie filmów, za wszystkie komentarze, za wszystkie oceny, za subskrypcje. Zapraszam niedługo na kolejne testy. Dzięki Wam, dzięki temu, że dajecie znać, aż chce się to robić. Także dajcie znać też, co sądzicie o tym aucie. Czy Wam się podoba, co myślicie o BMW, co myślicie o X3, a może jesteście właścicielami, to wtedy w ogóle będzie super. Ja dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.